Witajcie, wiecie kogo znalazłem? Majosa, wiecie gdzie go znalazłem? W internetach. Jakby to było coś nowego. Znowu się zgubiłeś. Dlaczego? Bo jak na Steamie siedziałeś, to tylko z rana. Z rana? No to ja widziałem, wchodziłem o 17 i tam było Majos ostatnio obecny 12 godzin temu. Na pewno o 5 rano na Steamie nie siedziałem. Nie, to właśnie dziwiło. To mi się musiał Steam aktualizować, albo kichuj. Król mi zdech. Potem oczywiście nic nie wiemy, co się działo. Ja mam 3800 hajsu. Na kogoś wojnę szykowaliśmy. Ja mam 700. Czy ja płacę żołnierzom? Tak, nie. Czemu ja płacę żołnierzom? No właśnie, od razu zarabiam 114, nie? Nie, a tak najlepszy władca na świecie. To ja płacę żołnierzom? Tak, no kurde, no. Ja im płacę, ale połowę tego, co powinni dostać. Thank God, ktoś się nawrócił na katolicyzm. No jak nie. Ja to kocham. O, jedna prowincja może się nawrócić, zajebiście. Wszystko mi się nawraca teraz na ten... na protestantyzm i kalwinizm. Tak! Chyba Bolonia na kalwinizm przeszła. Jak ja kocham tą grę, ta gra jest doskonała. No, ja zarabiam 113, będąc 12 jednostek ponad nimi, nieźle. Ale nie płacisz żołnierzom. Płacę im połowę. Montefredzie baraki zbuduje. Saksonia, no kurde, Saksonia jest duża. Ale jest podzielona. No i co z tego? Ale prowadzi wojnę, którą wygrywa. Jakbym cię zaatakował, to Hiszpania i Francja chcą pomóc, okej? Okay? Ta wojna jest wygrana. Zwłaszcza, że... Ale że tobie chcą pomóc. No. Zwłaszcza, że jego sojusznikami jest Bremen, Verden, Mainz, Kolonia, Munster, Palatynat, Wurzburg, dwie Sycylie. Ej, Trade Power Abroad to było na merkantylizm pomagało, czy nie? Bo już nie pamiętam. I Domestic Trade Power wam do wybrania. Domestic jest do merkantylizmu, Abroad jest do... bez merkantylizmu. Wolnego rynku. Aha, to Trade Abroad. Wszędzie warehousy pobudowałem. Nice. Warehousy. Ja jestem w trakcie. Że te warehousy mało hajsu dają. Strasznie. No ale następne budynki dają zajebiście dużo. Munster chce, żebym się bił z Mecklenburgiem. To fajnie, dołączę do tej wojny, bo Munster nie będzie mógł dołączyć przeciwko mnie. Jak wypowiem wojnę Saksonii. A ten skubany. Windmille chyba, znaczy wiadra. Jest, excellent news, stabilność w górę. Jeden sobie high firewall w clergy. Ja daję w devote, bo to zmniejsza ilość punktów, żeby stabilności urosła. No wiem, ale to starczy, to przydaje się tylko pod końcówkę. A jak na przykład nie masz 500 punktów, to wtedy się opłaca dać. Dobra, Saksonia. Widzę, że Anek tu jest Siena. Jak chcesz, to idzie? Chcesz do wojny z Saksonią, czy nie chcesz? Mogę iść. Bardzo powoli idzie, ale idzie to anektowanie Saksonii, bo wcześniej jeszcze Papa State'a zdobędę. Gdzie był ten modyfikator na reputation? Jest. Nie, to plus 1, okej. Okay. Minus 3, do 42 jeszcze 4 lata. Tracę tyle hajsu i mam integrację z Sardynią. Sardynia to jest statu? Tak. Ej, mam całą Sardynię. Lol, nawet nie wiedziałem. Biezy. O, bije się z dwoma Sycyliami, ale śmiesznie. No. W pierdol dostaną. Francja idzie spuścić w pierdol swoimi 40 tysiącami.
W sumie Dania też ma 35 tysięcy typa. Francja to jest człowiek w pierdol. Kolonia. 30 tysięcy ludzi. Trzeba tu Kiedy? 40 tysięcy ludzi. Trzeba tutaj podrzucić posiłki. Kuźwa, nie widziałem generałów. Tu mam na granicy... A, Salzburg miał... Nie, Salzburg jest moim wasalem, aha. 60 tysięcy ludzi, okej. Okay. Zrezygnowali. Sekunda, bo nie ogarniam. Nie chcę dwóch unrestów. I to przez 2 lata, nie dziękuję. Chcę sobie dać generała, a nie ogarniam, gdzie jakcy są. Lorenzo Querini nie biorę tylko. A tego mogę wziąć. Chodź tu. Dobra, Sycja już nie ma wojska. Idę na te 60 tysięcy. Ja im wpierdolę teraz. Wszystko mi się nawraca nagle na tego. Na inne religie, nie wiem dlaczego. Bo jesteś w cesarstwie. Terytorialnie. Poprzednio też byłem, mi się nic nie nawracało. Nie pyskuj. Stój, nie, za mało was jeszcze. Dobra, teraz możemy iść wpierdolić. Ja ich rozpierdałem tą jedną armią. Idzie druga jeszcze posiłki, ale dostają wpierdol. Jeszcze idą moje wojska. O Boże. Sekundę, teraz Manpowera nie będę mieć, bo nie rozdzieliłem wojsk w Sycyliach. Ja się przejdę. Dobra. Na te wojsko od Danii chyba. Tu by się generał przydał. Dobra, gdzie mam wojska tu? Bo mam 2 fronty w sumie. Więc trudno będzie. I trudno jest operować tak. Ja właśnie zgniotłem 40 tysięcy. A chciałem ci pomóc, kolego. Chciałem ci pomóc. No nie dają mi się bić. Kurde. Idę na Saksonię, to łazić po prowincjach i ich niszczę. Ale z kim się bijemy, bo nie pamiętam. A, okej. Okay. Okej. Okay. Po prostu chodziłem za tymi armiami, które są czerwone. No ja tak zawsze robię. Ale nie wiedziałem, z kim się bijemy. Ile mnie będzie kosztować zwrócenie korów Bohemii bez brania agresywnej ekspansji? 100 punktów dyplomatycznych da się przełknąć. Ile to będzie Warscora? 78. To może nawet Legnicy mi się uda jeszcze jakąś jedną prowincję przekazać. Fajnie. Problem jest taki, że Czechy są złej religii. Ja jestem złej religii. Nie, jesteś dobrej religii. Nie, bo ja nie mam normalnej religii. Ty masz po prostu problem z twierdzeniem, której religii jesteś, ale na razie twierdzisz, że jesteś katolicki, no to... Ty twierdzisz inaczej niż twoi poddani, no ale to nie jest problem. Grałeś Dragon Age'a? Wszystkie 3. A 2 na serio taka zjebana? Zjebana? Czemu? Nie wiem, bo ponoć tam mówią, że jest bardzo monotonna, czyli że idziesz... Idź, zrób questa, pójdź sobie. Idź, zrób questa, pójdź sobie. W każdym Dragon Age'u tak to wyglądało. Ale w jedynka jest tyle zajebista, że ma zajebistą fabułę przy tym wszystkim. Każda Dragon Age ma zarąbistą fabułę przy tym wszystkim. A questy zawsze były monotonne, bo w każdym RPG-u questy wyglądają tak samo. Pójdź do tego, przywitaj się, zapytaj o co chodzi, zrób questa, oddaj questa i już nigdy więcej do niego nie wróć. A nie wiem, czy grać w tą 2, czy się nie opłaca. Bo teraz w 1 pykam. To przejdź 1, będziesz mógł save'a do 2 przerzucić. W sensie postać. Tak? No jak będziesz, jak masz obydwie oryginalne oczywiście. Nie, zdechnij. O ja pierdolę, 4, 5, 3. Oddaj te 2 prowincje Czechom, jak możesz. Albo mi, jak nie możesz.
Dzięki. Spoko. Jeszcze tu mam w Saksonii. Stanąłem wojskami, nawet nie wiedziałem, że tam stoję. Podbiłem prowincję. A ty będziesz chciał od dwóch Sycylii pewnie, żebym dał prowincję Triankarze, nie? Tak. Chociaż tą Piskarę. Żebyśmy byli połączeni. Ile się zgodzą, tyle dostaną. Tyle oddadzą w sensie. O, jeszcze mój władca dostał plus jeden do dyplomacji. Ja bym chciał, żeby mój władca miał cokolwiek w dyplomacji. 5-0-2. Ja mam 4-6-3. No może fajnego. Mój następny będzie taki 6-5-1. Ale powiedz, mam 14 lat. Kurczę, 56. Taka mała różnica. A ile zmienia? Dwie Sycylie chcą pokój, nie? Dobra, jednostki chcę upgrade'ować. Mów kiedy będziesz mieć podbite dwie Sycylie na 100%, to mi daj znać, bo mogę nie zauważyć. Mając o nie, wchodzą w koalicję pokój przeciwko mnie, kurczę. Koalicję przeciwko mnie wchodzą. Jak to możliwe? Jeszcze Siena tam podbija jedną prowincję. A ta Prowansja jest podbita już. Pewnie Francuzi w końcu chcieliby te swoje prowincje. Możliwe. Chociaż nie, oni nie mają korów ani claimów na Prowansji, także nie będą się czepiać, jak im tego nie oddamy. Pamiętam, jak w Trójce była zrąbana sprawa z cesarstwem, ponieważ to wyglądało tak, że jak masz te punkty cesarskie, to od nich zależało... Co takiego? Aha, wyłączy. Od nich zależało to, że... czy będzie cesarzem twój cesarz? Ja raz na przykład Austriakami dałem sobie w reformację wtedy i akurat mój cesarz przestał być cesarzem, bo nie miał tyle punktów. Aha. I się popłakałem. Nie, tak dawno nie grałem w Trójkę, że nie pamiętam, jak się działo cesarstwo. A ja akurat pamiętam. Wydawało mi się, że podobnie. Ja czekam na update. Bo w końcu wyeliminują Carpet Siege'owanie. Tylko będziesz mieć, wypowiadając wojnę, będziesz mieć jakieś, wiesz, określone prowincje, które musisz podbić, nie? Jak je podbijesz, to masz 100% wojny. Po jakimś tam pewnym czasie. Nie musisz podbijać kogoś do 100%. Czy trzech w Crusader Kings 2. No. Anhalt podbija prowincje. Wszyscy biorą sobie tak po trochę tej Saksonii. To jest najlepsze. O, przegrywasz wojnę z jakąś wielką siłą. No to też się rzucę. Jak nie masz sojuszników otaczających cię dookoła, to możesz być pewien, że jak cię zaatakuje jakaś Francja czy inna wielka siła, to będziesz mieć wojnę ze wszystkimi sąsiadami. O ile dobra, nie zaczniesz wygrywać, oczywiście. Czy nie pomagać? Nie masz chyba w czym pomagać. Wszystkie prowincje albo oblegane, albo mają po 1000 obrony. Oni już nie mają wojska praktycznie. 25-30 tysięcy ludzi stoi i próbuje coś robić. Jacek, nie przerywaj. No i Jacek sobie poszedł. Widzicie, jaki chuligan z tego Jacka? A Saksonia się opierdzie. No mnie to nie obchodzi. Nie słyszę. Ty też wyciszasz mikrofon, jak ci ktoś wejdzie do pokoju. I co z tego? No, to nie krytykuj. Będę. O, prowincję oddajesz. Jak tam? 14%. Dalej nie podbiłeś tej dwóch Sycylii do końca. Siena tam się męczy z tą ostatnią prowincją. No, tą jedną prowincję mogę tylko jeszcze ewentualnie oddać. W sumie będzie spoko. Stracą całe Czechy i jeszcze kawałek swojego mainlandu. Zarabiam 123 dukaty i nie dałem mu wartaxów. Ja 50 bez wartaxów.
Przytrzymaj ziomusia dalej. Przytrzymać go? Nie, bo tracę Republican Tradition. A nie, to Sardynia straci Republican Tradition. Czekaj. O wybór. Weź mi Tari kandydat. Te wybory. 5 prestiżów tylko straciłem. No prestiż. A, bo ja nie mam 2 doradców. To dlatego te zarabiam. Income from vassals 20%. I Land Force Limit Modifier albo... Land Force Limit Modifier, bieraj. O, 8-10-10 teraz dostaję. Sfokusowanym military. Nice. Ja buduję wiatraki. Don Quixote będzie się bawić. Po trzy dukaty za jednego. Teraz 88 zarabiam. Odbiłeś tam Sycylię? Jeszcze nie. To nie ode mnie zależy. Nie, bo jestem w sytuacji, gdzie mógłbym już kończyć tą wojnę, jakbym chciał. Rosja chce królewski mariusz, spoko. Dobra, tu jeszcze zbudować. Tu zbudować. W sumie będę mógł oddać twojemu wasalowi wszystko oprócz Kapitolu od 2 Sycylii. Bo głupie jest to, że nie możesz anektować kogoś, jak twój wasal go ma całego podbitego. A i tak nie zanektujesz, bo Francja jest jeszcze. Prowansji. Aha, no tak. To nie zostanie Prowansja i Kapitol. Co miesiąc buduję budynek. Ja czekam, jak mam 1000 kasy i potem buduję kilka budynków naraz. Czemu ja tu kolorów nie mam, what the fuck? Anektowanie 40%. Ten Diplomatic Reputation do kiedy został? Nie, to jest pozytywny Diplomatic Reputation, to był chyba negatywny. Skończył się, czy jak? Co? Mój minusowy Diplomatic Reputation, właśnie szukam go i nie mogę znaleźć. Prawym na swój kraj i najedź na swoją dyplomatyczną reputację. Jest, ale nie wiem jeszcze do kiedy trwa, bo szukam w tych opcjach, modyfikatorach. Nie mogę go znaleźć, Yearly Prestige. No co to jest? Minusowy. Imperial Maintenance 2. O Boże, oddaję tę prowincję swojemu wasalowi i mogę kończyć wojnę. Proszę bardzo. Dobra, pauzę. Pyk. Chyba 42 był, jak pamiętam. O jest, znalazłem w końcu. Tak, 42, 2 July. Okej. Okay. Spadaj. 97%. I koniec wojny. Czechy odzyskały większość swojej ziemi. Jeszcze teraz z Regensburgiem będę się musiał trochę pobić. Brytania chce sojusz. Nie. Za daleko jesteście. Jeszcze nie, Bretonia, a nie Brytania. Bretonia, no. Naucz się mówić, kurde, bo to różnica. Dobra, wojna się skończyła. Żołnierze, możecie zapomnieć, co to są pieniądze. Super władca. Wojsko głoduje podczas pokoju. Podczas wojny się najecie. Nie głodują. Dostają połowę swojej pensji. Pewnie podatki masz 2 razy większe niż ta pensja. Nie wiem. Jakby się dało ustalać podatki, to bym sprawdził. To byś ustawił największe. No, w Wiktorii dwójce zawsze jest. Tam, nie wiem, czy grałeś w Wiktorię 2. Widziałem u tego, u Ignacego. Tam możesz ustawić, ile podatków mają płacić. No. Poddani. Zawsze wszystkich na 100%. Wyjebane.
O, jakie tanie technologie. Minus 7 wszędzie. -34 wszędzie. O, jestem na równi z Francją. Nawet lepszy od Francji. O jedną technologię. Dwie Sycylie najbardziej zacofane w Europie. Lol. I Saksonia też, super. Super cesarz. I Polska. A Polska jest wschodnia, to można zrozumieć. Ja też, teoretycznie. Saksonia przegrała wojnę, nadal na nią głosują. No to jest paradoks. Ale Brabant paradoks. Chyba teraz. Ale Brabant będzie teraz chyba cesarzem, tak, bo mam trzy głosy. Dobra, zaraz kończy się minusowe Diplomatic Power, czy raczej Diplomatic Reputation i będę mógł spokojnie dyktować. Military Technology Cost, Diplomatic Technology Cost, w sumie Diplomatic, bo i tak mam bardzo duży. O, nie mają sojuszu z Francuzami, ale gwarantują chyba niepodległość, nie, tak? Tak. Nie, przez Hiszpanię, a to easy, to mogę wojny wypowiadać. Nie wiem, Hiszpania moją w dupie. Covert, Fabric Claim, jedziemy. Nie będę jak mieć sojusz z Francją i Hiszpanią. Dziwne, że jeszcze nie walczyli ze sobą ani razu. Zaraz będą walczyć. Kurde. Ale spokojnie, nie będziesz dołączać ani po jednej ze stron. A w sumie podłączysz po stronie Francuzów. Chyba, że nie będziesz chciał, to nie musisz. Znaczy, jak to jest twoja wojna... I cię nie wezwę, to będziesz miał nawet sojusz z nimi dwoma. Tak, ale wypowiadasz wojnę komu? Państwu papieskiemu. No to nie będą mnie mogli wezwać do wojny, bo nie będą przyrodzeni. No wiem. Także no, zatrzymam swoje sojusze. Ha, ha. A pokój się kończy za rok, więc za rok dostaniesz pierdolisz. Wcale tak nie stoi gdzieś ponad 60 tysięcy obok Rzymu. Jak tam agresywna ekspansja moja? A moja? Nie tak źle, 25. A moja taka z dwoma Sycyliami 480. Z dwoma Sycyliami. Państwem papieskim 530. Ale najlepsze jest to, że tylko Bern jest w koalicji. Minus... No nie, o, jeszcze teraz Regensburg. Regensburg. I chyba Hiszpania. Minus 47. Boże, wchodzą w koalicję. 47 i w koalicję weszli? Boże. To dwie Sycylie chyba, nie wiem. Z tobą ma minus 146? Lol. Jakie mamy relacje? Ledwo się trzymamy. Poprawię. Królewski Mariusz może. O Boże, crash them. Albo tak się zmniejszy, crash them oczywiście, gdzie jest Marburg? A tu jest Marburg. 32 tysiące się pojawili z dupy. Bo chcieli, żebym zmniejszył im podatki. I komu tu ludzie głodują, co? Ja nie mam buntów przez podatki. W pierdol dostaną. Jeszcze posiłki przyszły. No i tyle, straciłem 40, znaczy 30 tysięcy ludzi w kraju. Ja tak, pozytywna polityka. Genocide. Szybciej dobijać to tę technologię administracyjną. Ja będę mógł dodać sobie w odkrycia. Wiesz, ile potrzeba byśmy polepszyli ze sobą relacje o jeden? Nie. 125 dukatów. Auć. Ciekawe, ile u ciebie wyślijki. Ty chcesz 150. Lepiej siebie cenię. Zachłanny.
Auranek tuje już normalnie tą Sienę, szybciej będzie teraz. 44. To poczekam, aż Sienę zanektuje. Albo nie. Od razu państwo papieskie wpierdol. Limit wojsk 191 w stanie pokoju. Co to jest? Ja 190. Ale mam zarąbić tego generała, w sensie jego imię. Laszlo Ozaraj. A skąd jest? Co? Skąd jest? A ty nie masz elekcyjnej już, okej. Okay. Ja mówię generała, a nie króla. Aha. Państwo papieskie weszło w koalicję, a więc będzie wojna z Ansbachem, Mainzem, Galicją, Holandią, Niderlandami, Ulmem, Order of Saint John, Bern, Regensburg, Hiszpania, Essen, Brabant, Papal State. Z całą koalicją będziesz mieć wojnę. I Saksonia. Hiszpania jeszcze. I Saksonia. Aha, bo Saksonia jest sojusznikiem, tak? Nie, bo cesarstwo chyba. Aż tak daleko cesarstwo? Ta, cesarstwo. Tak, bo Rzym jest w cesarstwie z jakiegoś powodu. A Saksonia się nie dołączy. Ale Francuzi też się nie dołączą. A mają pokój z państwem papieskim. W sumie też mam chyba pokój, nie mam już pokoju. Jak długo wy pokój będziecie mieli? No nie mają pokoju, Francja. Francja ma pokój z państwem papieskim. No pokaż, gdzie masz ten swój pokój. Chyba się mi właśnie skończył. Bo znikła jedna tarcza, jak ich otworzyłem. No, skończyła się właśnie. To chcesz wojnę z połową świata, czy nie chcesz? Jak muszę. No ale nie chcę mieć wojny z Hiszpanią, bo to mój sojusznik. Mam 1000 hajsu, a manufaktur nie buduję. Tylko zwykłe budynki. Teraz zobacz, jak manufaktury wyglądają. Fisiery. God bless them. Fisiery. Fisiery słabo. Abastoin, miny. Miny dosyć dużo dają. Vineyardy też dużo dają. Admiralicję mogę wybudować. Fajnie. Będę mógł mieć... O, ja mogę warcolesz. Będę to mógł fajnie. Mieć 6 generałów. Bez płacenia punktów. A pierdole, ej, mam dobudowy budynek, który zwiększy mi National Tax Modifier o 15%. No. I zmniejszy mi inflację o... Znaczy, będzie większa redukcja o 10... 10... No, o 1 dziesiątą. No to jest ten... Revenue Service. No. No to możesz tylko raz wybudować. No i fajnie, buduję. O nie, generał umarł. Ten fajny? Nie, ten Laszlo jeszcze żyje. Jakiemuś się zdechło, tylko nie wiem komu. No za szybko kliknąłem. No, Hiszpania nie ma następcy tronu. Lol. Jest 45-letni. Jacek, wołają cię. Wiem. Ja. Mikrofon wycisz może. Nie gram w penisa. Okej, więc teraz wojna z państwem papieskim, tak czy nie? Zaraz, kiedy Siena jest anektowana? Za chwilę, to poczekam, aż zostanie zanektowana. Statki handlowe kosztują mnie 8 dukatów. To fajnie. 13 mam jeszcze do limitu floty maksymalnego. Buduję teraz 4. 4. Dobra. 4 i jeszcze 1. Żyją. Łamiesz. Fajny jest ten. Jeżeli król Hiszpanii teraz umrze, to moja dynastia zasiądzie na jego tronie.
Czekaj, czy to się dołączył do... do koalicji? Kto? Turcy. O Boże. Bardzo się ich boisz pewnie. Tak bardzo. Zwłaszcza, że przeze mnie przemarszu wojsk nie dostaną. A z kim oni są wasala? Wasalem Turków. No to spoko. Suportuje niepodległość Imerti. Ode mnie też chcieli. Ale powiedziałem, żeby sobie wsadzili palec w dupę. A dlaczego? Dlaczego jesteś taki niedobry, Mejos? Bo to cię kosztuje dyplomatyczną relację. To jest tak jak sojusz. A ile masz diplomatic relations? Full. Ja mam 8 na 9. Ja mam 10. Musiałbym powchłaniać jakichś wasali. Legnicę bym mógł wchłonąć, ale to najpierw bym musiał wchłonąć Opole, a Opola nie chcę wchłaniać, póki go Polską trochę nie pofiduje. Bohemii na pewno jeszcze nie będę wchłaniać. W sumie Górną Bawarię mogę wchłonąć, bo oni tutaj są... Nie, oni mają kory na Regensburgu. No to mogę Nürnberga wchłonąć, ale to będę... Nie będę mieć do tego dostępu. Super wasal, z którym mam relację minus 200. Sardynia? Nie, Salzburg. Sardynię mam 41 na plusie. Salzburg. Najlepsze arcybiskupstwo ever. Jedna ich prowincja jest luterańska, druga kalwinistyczna. Ale są arcybiskupstwa katolickie. 32 minuty. To w następnym odcinku będzie wojna z całym światem, bo Turcy, Hiszpania, Papal State i Mejos. No. Więc tyle, do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.